Bieganie to moja pasja. Bieganie jest od 14 lat i to jest całe moje życie do tej pory. Bo tak naprawdę mam lat 29, minus 14 to jest lat 15. Te pierwsze 15 nie za bardzo pamiętam. Było to oczywiście moje dzieciństwo, ale jednak z biegania wyciągam dużo, dużo więcej emocji i dlatego można powiedzieć, że dlatego mówię, że to jest całe moje życie. Myślę, że mogę powiedzieć o takim najmocniejszym wspomnieniu, które miałam, które mam oczywiście z Mistrzostw Europy w Zurichu, kiedy to zdobyłam brązowy medal Mistrzostw Europy. I to wspomnienie jest takie mocne, ponieważ no, pierwszy raz zdobywam medal Mistrzostw Europy, a druga rzecz, że tam, będąc na tych mistrzostwach, ja doznałam czegoś całkiem innego. Całkiem nowe emocje, całkiem nowa atmosfera. Nigdy wcześniej nie byłam na takiej rangi mistrzostwach, na takiej rangi zawodach i bardzo miło to wspominam. Ale pamiętam, że strasznie się stresowałam. I koniec końców wyszło bardzo dobrze, bo zdobyłam brązowy medal. Chociaż z drugiej strony, może gdyby nie ta presja, którą sama na siebie nałożyłam, to może byłoby lepiej, kto wie. Aczkolwiek, no tak... Najmilej chyba wspominam, takie pierwsze moje wspomnienie to właśnie Zurich i Mistrzostwa Europy. Ponieważ tę pasję zaszczepił we mnie już pierwszy trener Stanisław Anioł w gimnazjum, kiedy zaprosił mnie na pierwsze treningi i zakochałam się w tym sporcie, po prostu. Zaczęłam się w nim spełniać. Dostarczał mi coraz więcej to przyjemności, bo wiadomo, że z treningu na trening ja byłam coraz lepsza, coraz lepiej mi się biegało, coraz więcej z tego czerpałam przyjemności. I, no i zakochałam się w lekkiej, zakochałam się w bieganiu, chociaż jeszcze na początku lubiłam skok w dal, ale niestety w skok w dal nie poszłam, ponieważ wszyscy nakierowali mnie na biegi średnie, więc jestem. Najlepsze biegowe wspomnienie, oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała, że to są Igrzyska Olimpijskie w Rio, gdzie no, takim moim najlepszym wspomnieniem jest oczywiście półfinał, gdzie weszłam z pierwszego miejsca, gdzie dobiegłam jako pierwsza z takim luzem, co mam wtedy 1,59. Po prostu czułam się niezniszczalna i szłam z taką mocą na finał, że mówię, to jest mój dzień, to są moje zawody, to są moje igrzyska. I to jest, chciałabym to teraz otworzyć jeszcze w Tokio. Londyn 2017. Pojechałam tam z oczekiwaniami, oczywiście podyktowanymi wcześniejszymi latami. Mistrzostwa Europy w Zurichu, igrzyska. Jeszcze wcześniej Pekin, gdzie no co zawody praktycznie byłam w finale, a tutaj odpadłam w półfinale i byłam bardzo, bardzo zawiedziona sobą, swoją formą i było mi trochę wstyd jednak, że jednak zawiodłam swoich kibiców, którzy trzymali za mnie kciuki, ale później wiedziałam, że wcale ich nie zawiodłam, bo sport jest niestety nieprzewidywalny i czasem niestety nie jesteśmy w stanie doprowadzić swojego organizmu do szczytu formy i do takiej formy, którą prezentowaliśmy wcześniej. I wiem to oczywiście po feedbacku, jaki dostałam od ludzi, co mnie strasznie cieszy i dostałam ogromne wsparcie, że są ze mną na dobre i na złe. No ale jednak przyznaję szczerze, że dopiero rok temu wróciłam do tego biegu, dopiero rok temu go obejrzałam, więc trochę czasu mi to zajęło, czyli 3 lata. Przede wszystkim szacunek do własnego organizmu. Pokazała mi to oczywiście kontuzja. Zawsze nasze błędy pokazują nam drogę, jaką powinniśmy podążać i czego nie powinniśmy robić. I to tak naprawdę porażki nas uczą, porażki, różne takie potknięcia. I tutaj największym potknięciem była oczywiście kontuzja, którą miałam 2 lata praktycznie, kontuzja biodra. Ona nauczyła mnie przede wszystkim szacunku do własnego organizmu, że zdrowie mamy jedno i bez tego zdrowia nie jesteśmy w stanie spełniać swoich marzeń, nie jesteśmy w stanie iść do przodu.
I teraz tak naprawdę, no w sumie każdy życzy na urodziny, na imieniny, nie wiem, Sylwester, zdrowia, szczęścia, pomyślności, ale dopiero jeżeli to zdrowie się straci, to w tym momencie tak naprawdę możemy sobie życzyć tylko i wyłącznie tego zdrowia, bo mając zdrowie, możemy przenosić góry. Jeżeli oczywiście mamy ambicje, motywację i chcemy działać, to ze zdrowiem osiągniemy wszystko. Na przykład, jak rozwiązać dany problem, co ugotuję sobie na obiad, co odpowiedzieć zdenerwowanemu trenerowi, że na przykład robię za późno trening. Nie, tak szczerze, to podczas luźnego biegania obmyślam wszystkie moje problemy, jakie tam dotychczas mam w głowie, które muszę rozwiązać. I często też sobie planuję w czasie biegania mój dotychczasowy czas, tego dnia, co mam zrobić kolejnego, przypominam sobie różne rzeczy. Po prostu ten mózg mój po prostu się odświeża podczas biegania. A podczas treningów tempowych, tutaj na przykład na stadionie, to myślę po prostu, żeby zachować dane tempo, pozytywny self-talk, żeby wykonać dane cele na danym treningu i żeby był jak najbardziej efektywny. Co napędza mnie do biegania? Przede wszystkim moje cele, które sobie postawiłam. To jest taki główny aspekt, który mnie napędza. I to też daje mi motywacji. Moim celem oczywiście jest wyjazd na Igrzyska Olimpijskie i bycie znów olimpijką w 2021, niestety. Dodatkowo napędza mnie do biegania też fakt, że rozpoczęłam nowe projekty z kobietami, które chcę wspierać, którym chcę dawać motywację, dla których chcę być inspiracją i chcę, żeby walczyły o siebie jako kobiety, żeby wiedziały, że są dziarskie baby, że mają w sobie siłę i nie musiały polegać na nikim innym, bo same w sobie mają mnóstwo energii, mnóstwo możliwości i mogą wszystko robić same. Wiesz co, tutaj mogę być trochę kontrowersyjna, ponieważ od początku nie miałam swojego idola, nikim się nie inspirowałam, po prostu patrzyłam na innych zawodników, widziałam, jak oni walczą o swoje cele, walczą o swoje marzenia i to była dla mnie inspiracja, bo widziałam, że można. Wiedziałam, że można, wiedziałam, że ja mogę, skoro oni mogą, to ja też mogę. Dlatego parłam do przodu, dlatego tutaj jestem. W sumie nie mam takiego swojego miejsca na ziemi biegowego, bo lubię biegać wszędzie. Lubię biegać w Polsce, lubię biegać za granicą. Chociaż takim najbardziej moim ulubionym miejscem jest Las Biegański, w którym spędzam w sumie najwięcej czasu, będąc w Warszawie. Tam wykonuję najwięcej treningów, znam każdą ścieżkę, każde drzewo, mam wymierzone kilometry. Poza tym, no, to jest mój dom. Wyniki, osiągnięcia, emocje pozytywne, które widzimy na ekranie, które widzimy również u zawodników, którzy dobiegają na metę. Jasna strona to są również zadowoleni kibice, to są emocje, to są stadiony, które huczą. A może o ciemnej nie powiem nic. Zatrzymajmy się na tej jasnej. No dobra, no to skoro muszę, to odpowiem. Wszystko niestety ma jasne i ciemne strony, nawet oczywiście sport zawodowy. Jak wszyscy wiemy, sport jest czasem brutalny i właśnie tą ciemną stroną jest na przykład kontuzja, która może nam odebrać przyjemność całkowicie z trenowania. Jest to też wypalenie, gdzie już nie czerpiemy z tego takiej przyjemności. Są to też wyniki, które nas nie satysfakcjonują, mimo że daliśmy z siebie wszystko i poświęciliśmy temu wszystko. Dlatego uważam, że warto też konsultować swoje... Co to było? Jezu, atakują mnie. Czyli mówię prawdę. Warto konsultować swoje poczynania. Jeżeli jest coś, co nam nie sprawia przyjemności, to warto zapytać
poradzić się specjalistów. Warto wszystko, o wszystko zaczerpnąć opinii osób trzecich. Bardzo mocno Was do tego zachęcam, bo wtedy sport można przedłużyć, można znaleźć inną drogę rozwoju i właśnie tej czarnej strony właśnie nie spotkać, iść cały czas tą jasną. To jest trudne pytanie, bo ja niestety często ponosiłam się ambicją i niestety często zaganiałam sama siebie w ten kozi róg, gdzie już miałam tak zaawansowaną kontuzję, gdzie musiałam dużo więcej czasu poświęcić na to, żeby się z niej wyleczyć. Dlatego wszędzie musimy zachować ten zdrowy rozsądek i w momencie, gdy boli i nic nie idzie w dobrym kierunku, zatrzymać się i podjąć tę mocną decyzję, co robimy. Czyli leczymy kontuzję, czy coś innego. To jest naprawdę bardzo ważne, bo sama na swoim przykładzie wiem, że ponoszenie się tylko i wyłącznie ambicją i gdy ambicja stoi na pierwszym miejscu, to no niestety to się może kończyć dużym bólem. Każdy ma chwilę zwątpienia, ale trzeba mieć pozytywną energię, świeci słońce, są ludzie, którzy zaraz przyjdą z nami trenować, jest super, jest ładna pogoda, możemy robić to, co kochamy i nie ma się co przejmować życiem, tym złym życiem, tymi ponurymi dniami, bo zawsze wychodzi słońce. Zawsze! Czemu pytasz mnie o biegi taktyczne, które zawsze muszę spierniczyć? Właśnie! Od początku było tak, że często ponosiłam się wyobraźnią i biegałam po trzecim torze, bo myślałam, że wyprzedzę zawodniczki po trzecim torze, które biegły po pierwszym i nadrabiałam. Nieważne. Wszystkiego się uczę dalej, mimo że trenuję 14 lat. I myślę, że ten rok, który teraz przetrenowałam, pomimo braku poważnych zawodów, to nauczyłam się bardzo dużo przez współpracę z psychologiem, przez współpracę z trenerem. I tutaj te biegi taktyczne będą mi wychodzić coraz lepiej, dlatego mówię, że taktyka. Hala i stadion. Dobra, rozwinę. Hala, ponieważ jesteśmy bardzo blisko kibiców. To jest wszystko jesteśmy zmieszczeni w bardzo małej przestrzeni, przez co ta atmosfera jest taka no całkiem inna, taka fajniejsza, taka, że bardziej niesie. Na stadionie, jeżeli jest to oczywiście duży stadion i jest zapełniony, to jest ten sam efekt, aczkolwiek ciężko go zapełnić, a na hali dużo łatwiej. I zawsze na hali jest ciepło, nigdy nie wieje. Ale są minusy w postaci dwukrotnej liczby wiraży, bo niestety biegnie się dwa razy więcej ich na hali. A stadion, świeże powietrze, czasem wieje w plecy, przez co jest nam lepiej. I dwa razy mniej wiraży, ponieważ tylko cztery. Copernicus Cup w Toruniu. Uwielbiam te zawody. Tam jest naprawdę zawsze świetna atmosfera. Kibice przychodzą i dodają nam powera. Strasznie się cieszę, że oczywiście mam nadzieję, że one będą, że się odbędą, ale będą Mistrzostwa Europy w Toruniu. Na tej hali, gdzie biłam rekord Polski na 800 metrów. I wiem, że będą ci sami kibice i będzie jeszcze lepsza atmosfera, bo to będą Mistrzostwa Europy i będzie na pewno też śpiewany Mazurek Dąbrowskiego. Mam nadzieję, że powstanie więcej takich meetingów, że zostaną one zorganizowane, bo naprawdę rewelacja. A na stadionie jest to memoriał Kamili Skolimowskiej. Też świetnie zorganizowany, świetna obsada zawsze. No naprawdę dorównuje meetingom Diamentowej Ligi. Mam nadzieję, że kiedyś będzie taka sytuacja, gdzie memoriał Kamili Skolimowskiej stanie się jednym z cyklu Diamentowej Ligi. Thank you.
startówki i kolce. To jest pierwsze, co wkładam do torby. A to cały dzień mam powiedzieć? Nie wiem, czy mamy tyle czasu. Załóżmy, mam start o godzinie 20, więc wstaję. Śniadanie jest do godziny 10, więc wstaję 9.30. Idę na śniadanie, które jest całkiem duże. Potem idę na spacer. Następnie idę na obiad. Obiad jest już taki delikatny. Wybaczcie, że się śmieję, ale to tak brzmi tak prostacko strasznie. Śniadanie, obiad, spacer i co więcej. No dobra, i następnie idę na drzemkę. I tak naprawdę każdy dzień startowy tak wygląda. Tu nie ma odstępstw. Śniadanie, spacer, obiad, drzemka, nogi do góry o ścianę, kawka, jakiś znowu spacer może w miłym towarzystwie. Następnie tak 2,5 godziny do startu zaczynam się przygotowywać. Trzeba zrobić ładny makijaż, bo oczywiście kobieta na starcie musi nie tylko dobrze biegać, ale też ładnie wyglądać. I jadę na stadion, tak półtorej godziny przed startem. Nie, wcześniej. Tfu, co ja gadam? 3,5 godziny przed startem już zaczynam się przygotowywać. 2,5 godziny przed startem już jadę na stadion. Godzinę przed, godzinę 20 zaczynam rozgrzewkę. Start. Potem ewentualnie jakaś kontrola dopingowa. Wracamy do hotelu. Kolacja, nie mogę zasnąć do trzeciej z emocji. No i kolejny dzień. Rytuał. No dobra, powiem Wam, że na początku czuję stres, jak wchodzę na stadion. Mam też taką zasadę, że nigdy nie patrzę na trybuny, idąc na stadion, bo nie chcę się rozpraszać. Po prostu widzę tylko swój tor, te białe linie, które wyznaczają mi ten tor i na tym się tylko i wyłącznie skupiam. I oczywiście na tym, co czuję. Jeżeli czuję się zestresowana, to staram się jak najszybciej ten stres i to spięcie z siebie wypuścić. Dodatkowo pozytywny self-talk. Powtórzyłam 3 razy, bo jest to bardzo ważne i co oczywiście bardzo dobrze na mnie działa. Sprawdzam też, jakie są warunki, po której stronie wieje wiatr, gdzie powinnam się schować. Zawsze sprawdzam też temperaturę, jaka jest, bo gdy jest na przykład powyżej 20 stopni, to bardzo pozytywnie na mnie wpływa. Jeżeli jest poniżej, no to po prostu mówię, wszyscy mamy te same warunki, będzie dobrze. No i co? Staję na starcie i biegnę. Całe życie biegałam w Nike Pegasus. Bardzo je lubię. Nawet mam je teraz... Nie, tfu. Myślałam, że je mam, ale nie mam. Aczkolwiek mam je w pokoju. Ale by była siara, gdybym pokazała inne. No nic. No ale jestem niestety, albo stety, sercem z Nike. I ciągle w nich biegam, również kolce Nike i Nike Victory to właśnie jest ten model, za który oddam serce. Kieliszek wina, mata z kolcami, dobry film, świeczka zapachowa, spa. Ewentualnie spacer w lesie, przejażdżka rowerem, po prostu na chillu, zero zmartwień. Nie zastanawiaj się, po prostu biegnij. Bo gdy za bardzo się zastanawiamy, co ze sobą zrobić, czy powinienem, czy ja nie powinienem, czy ja powinnam, jak, co, kiedy, a po co, a w sumie zła pogoda, to może nie pójdę. A po co tyle zmartwień? Po prostu zakładaj buty i biegnij. Wygrywania! Mała.